No dzień dobry. Dzień dobry. Tu mam to swoje drzewko mateczne, które Wam już nieraz pokazałem. O, tyle miało jabłek, że aż się niektóre gałęzie troszeczkę złamały. Ale nic, zimą to ładnie przytniemy. Zobaczcie, ile mam znowu odrostów pięknych do szczepienia. Tak, i tu sobie wybrałem jeden wiosną z tych odrostów. Zaszczepiłem. Może Cię poproszę, tak bliziutko. Tu było szczepienie, przystosowanie. Zrobione, ładnie widać wzrost. I wyprowadziłem jeden pęd, ładny, który mi urósł. No, około metra. I teraz już przyszedł czas, żeby to wykopać. Mówiłem Wam, żebyście szukali sobie takich podkładek, odrostów przy swoich drzewkach, gdzie można uratować nieraz takie piękne, stare odmiany. I ja to właśnie zrobiłem. Na tym odroście zaszczepiłem taką jaboneczkę i teraz ją sobie po prostu wykopię i posadzę tam, gdzie ma być. Już na miejsce stałe. Jakbym ją wykopał na wiosnę, dopiero chciał szczepić, to bym czekał rok. A tak ona tu już była ładnie ukorzeniona, w pełnej kondycji, także się dobrze przyjęła. O, odcinam prawdopodobnie korzenie od mamy. No ale co zrobisz? Kiedyś trzeba z domu się wyprowadzić. Proszę, nawet z bryłką mi wyszło. Masakra. Zobaczcie, to był korzeń rośliny matecznej. Na tym właśnie pędzie, który wystrzelił do góry, pojawiły się korzenie przybyszowe. Tak wyglądają przeważnie sztobry po roku czasu, jak są samodzielnie w ziemi. I gdy mamy już takie piękne drzewko, ukorzenione, przyjęte, idziemy do wcześniej wykopanego dołka, miejsca, gdzie ta jabłoneczka będzie owocować i ją po prostu posadzimy. O, tu sobie kupiłem na przykład prawdziwą antenówkę. Tam mam rajską jabłonkę. A tu mam dziurę wykopaną do posadzenia nowej jabłoneczki. Zabijcie, ale już nie pamiętam, jaką tu przywiozłem, albo po prostu nie wiem. Tak. Dołek będzie aż za głęboki. O, zerwaliśmy całą darninę. Jak widać, jest tu taka łąka dookoła. Ziemia jest próchniczna. Co prawda bardzo piaszczysta, ale próchniczna, bo darnina tu była od X lat. Tak, ja do takiej gleby przed zasypaniem dodam hydrożelu, bo to jest pioch. Nie będę stale chodził i podlewał. Ja myślę, że dwie takie garstki, nie za duże, zupełnie wystarczy. Tak? No i jeszcze może co? Trochę obornika w granulka. Posypiemy na dole z garstkę. Teraz co? Będziemy przymierzać tą roślinkę i po prostu przy zasypywaniu ładnie, żeby nam się to mieszało. Myślę, że jeszcze będzie za głęboko. Tak? O, hydrożel jest od razu z małą ilością nawozu, także trochę tą ziemię ubogaci. Teraz przyszedł czas znowu na dobrą garść obornika i zasypujemy już do końca. Nie robię tego szpadlem celowo, żeby trwało dłużej. Mamy taką nieckę, nam powstała. Hydrożel, wszystek zabrany. Tak, jeszcze może z garstkę obornika. Na wierzch leciutko go przysypiemy. Drzewko posadzone. O. I jakie to drzewko by nie było. Czy to będzie antonówka, czy koksa jakaś stara, czy kosztela, czy reneta. Jest to drzewko nasze, własnoręcznie zrobione. Tak, własnoręcznie zaszczepione, własnoręcznie wykopane i własnoręcznie wsadzone. Czyli wszystko zrobiliśmy, żeby tą starą odmianę uratować.
nagroda będzie taka, że będziemy jeść owoce bez oprysków, bez chemii. Takie były stare odmiany. Do zobaczenia.